Witam ponownie. Dzisiaj przetłumaczyłem Wam bardzo ważne wideo. Dr. Zach Bush to młody lekarz mieszkający na Hawajach. Przedstawia własną wersję teorii wirusów, ich funkcjonowania, zależności środowiskowej i oddziaływania genetycznego na organizmy żywe na naszej planecie. Zach Bush jest lekarzem specjalizującym się w chorobach wewnętrznych, endokrynologii i opiece hospicyjnej. Jest uznany i rozpoznawalny na całym świecie jako nauczyciel i lider w dziedzinie mikrobiomu w odniesieniu do zdrowia i chorób związanych z systemami żywnościowymi. Dr. Zach założył organizację non-profit Farmers Footprint, aby opracować pierwotne rozwiązania dla zdrowia ludzi i środowiska. Zajmuje się wieloma dyscyplinami, jak na przykład rola ekosystemów gleby i wody w genomice człowieka, odporność i zdrowie jelit, połączenie jelita-mózg. Propaguje potrzebę radykalnego odrzucenia rolnictwa bazującego na chemicznych nawozach i jest przeciwnikiem stosowania współczesnej farmakologii opartej na wytwarzaniu leków z ropy naftowej. Obserwuję doktora Busha od kilku miesięcy i podobało mi się jego prawie każde wideo czy wykład, jaki znalazłem na internecie, ale jego ostatnie wideo, nazwane Virom, które można znaleźć na jego kanale YouTube, opublikowane kilka dni temu, zbiera wszystkie materiały razem i przekazuje w tabletce jego pogląd na tą sprawę. To wideo moim zdaniem jest genialne. Dr. Zach Bush, jeśli mogę użyć porównania, to taki skromny Hipokrates naszej ery. Genialny umysł. Sądzę, że ma on dar przekazywania wiedzy, który opiera się na obserwacji naturalnych cykli przyrody właśnie z takim spokojnym umysłem. I wykorzystuje ten dar obserwacji poparty wiedzą biologiczną, aby jasno pokazać drogę zmanipulowanej, zdezorientowanej rasie ludzkiej, która odeszła od naturalnej, korzystnej zależności powiązania z naturą. W tym wideo dr Zach, tak myślę, że jeszcze lepiej wytłumaczył mechanizm działania wirusów i egzosomów niż dr Kaufman. Dobrze by było, aby kiedyś nagrali coś razem. Jak to zrobią, to na pewno Wam przetłumaczę. Dr. Bush w tytule tego filmu użył słowo virom. W tym filmie virom oznacza ogólnie zrozumienie wszelkich wirusów oraz ich wpływu na zdrowie i choroby człowieka, a także na aktualizację naszego genotypu. Ogólnie virom odnosi się do zespołu wirusów, które są związane z określonym ekosystemem lub organizmem wielokomórkowym. Wirusy znajdują się we wszystkich środowiskach, a badania viromu dostarczają naukowcom dane na temat genetycznych konwersji rozwoju odporności w wielu organizmach, tym człowieka także, czy obiegu składników odżywczych w badanych środowiskach. W ostatnich latach gwałtowny postęp w genomice i technikach badania genomu umożliwił nam wykrywanie wirusów obecnych na i w ludzkim ciele. To właśnie one razem wzięte tworzą ten virom. Jest to dość nowe pojęcie w nauce, stworzone około 20 lat temu. Pierwsze kompleksowe badania viromów przeprowadzono w 2000 roku w laboratorium Rower w San Diego w Kalifornii. Zrobiono sekwencjonowanie viromów z wody morskiej, osadów morskich, stolca dorosłego człowieka, stolca niemowlęcia, gleby i krwi. Z tych wczesnych prac wywnioskowano, że większość różnorodności genomowej jest zawarta w globalnym viromie i że większość tej różnorodności pozostaje niescharakteryzowana. Także wirusy są najbardziej rozpowszechnionym bytem biologicznym na Ziemi, ale nasza nauka ma problemy w wykrywaniu, izolowaniu i klasyfikowaniu wirusów, co uniemożliwia przeprowadzanie dokładnych badań globalnego viromu. Dr. Zach Bush w tym wideo jednak pięknie łączy pojęcie viromu z naturalnymi funkcjami jego oddziaływania na całokształt życia biologicznego na naszej planecie. Oddajmy więc głos. Oto dr Zach Bush i virom. W ciągu ostatniego roku byliśmy świadkami najbardziej niezwykłego zamknięcia światowej gospodarki w historii. I jak na ironię losu, nie zrobiono tego z powodu komunikatów dotyczących kryzysu globalnego ocieplenia i zmiany klimatu oraz wymierania gatunków. Nie chodziło nawet o załamanie się ludzkiego zdrowia, rozwój chorób przewlekłych, możliwe wyginięcie naszego gatunku.
Tym, co zainspirowało to zamknięcie świata, był strach przed wirusem. Dlatego chcę Was na chwilę zabrać w świat Viromu. Virom to opis tej ogromnej bazy danych genomowych, która obejmuje cały świat. Istnieje od początku życia na Ziemi. W rzeczywistości, gdy zaczniemy zanurzać się w Viromie, myślę, że odkryjemy, że w rzeczywistości pochodzimy z Viromu. Nie jesteśmy z nim w konflikcie. Nie istnieje, aby nas zaatakować. Jest tutaj dla naszej ostatecznej zdolności regeneracyjnej, adaptacyjnej jako formy życia na tej planecie. Virom to ważne zróżnicowanie w stosunku do mikrobiomu. Mikrobiom opisuje rozległy ekosystem pod naszymi stopami gleby, powietrze, którym oddychamy, systemy wodne planety, które składają się z żywych organizmów. W rzeczywistości termin mikrobiom oznacza małe formy życia. I tak, mikrobiom został błędnie sklasyfikowany, często jako zawierający te wirusy. Wirusy nie powinny być klasyfikowane w ramach tego opisu mikrobiomu, ponieważ w rzeczywistości nie są one żywymi organizmami. Virom to informacja genomowa wydzielana przez bakterie, grzyby, rośliny wielokomórkowe, ludzi i nie tylko. A więc życie emanuje tą genomową informacją. I faktycznie, kiedy zaczynamy zagłębiać się w genomikę biologii człowieka, zaczynamy zdawać sobie sprawę, że ta wirusowa baza danych, która znajduje się w nas i wokół nas w środowisku, buduje życie, jakie rozumiemy dzisiaj. Jeśli spojrzymy tylko na ludzki system genomowy, mamy około 20 tysięcy ludzkich genów, ale nie są one unikalne dla ludzi. W rzeczywistości jesteśmy w 99% identyczni z prawie każdym innym ssakiem na naszej planecie. Na przykład, jeśli weźmiemy ludzki genom i potniemy go na 178 kawałków układanki, nie eliminując żadnej pojedynczej pary z całego naszego genomu, możemy przestawić te 178 puzli i zbudować cały genom świni z tych podstawowych par zasad. Jesteśmy tak podobni do innych form życia na planecie, że okazuje się, że nie są one unikalne dla ludzi, świń lub ssaków jako całości, ale w rzeczywistości są częścią dużego systemu blokowego, który wyszedł z Viromu w ciągu ostatnich kilku dekad realizacji. To, co teraz widzimy, to fakt, że ponad 50% z tych 20 tysięcy genów, z których składa się człowiek czy świnia, ponad 50% składa się z wirusowych wstawek do naszego genomu. Tak więc wirusy nas nie atakują, nie przejmują kontroli nad naszym aparatem życia. W rzeczywistości są dostępne do aktualizacji genomu. Nie każdy wirus, który dostanie się do Twojego systemu, zostanie wchłonięty przez ten kod genomowy. W rzeczywistości jest to niewielka część, która staje się istotna dla ludzkiego genomu. Ciało, czy to ludzkie, czy nie, zawsze szuka cech adaptacyjnych i regeneracyjnych. Kiedy zaczynamy widzieć, które geny są wychwytywane, zaczynamy dostrzegać ciągłą poprawę funkcji. Jest to modalność adaptacji poprzez komunikację genową Viromu. Mając ponad 50% ludzkich genów ze wstawek wirusa, możemy zacząć wpływać na różne jego wariacje. Teraz wiemy, że przynajmniej 10% ludzkiego genomu jest wstawione bezpośrednio przez retrowirusy. W tej kategorii mamy wirusy takie jak HIV, więc to są bardzo krytyczne geny dla funkcji człowieka. W rzeczywistości łożysko i jego powstanie zależą od wstawki genu retrowirusa, która wydarzyła się u ssaków miliony lat temu. Nie mielibyśmy pojawienia się ssaków czy porodu ssaków, tak wyjątkowego wśród innych form życia, bez wstawki genowej retrowirusa. Podobnie nie mielibyśmy komórki macierzystej i jej funkcji bez wstawki wirusowej. Wirus RNA miliony lat temu, łącząc się do tego wyłaniającego się genomu ssaka, aby komórka macierzysta mogła zacząć przesuwać swoją ekspresję ponad ograniczniki określonego z góry typu komórek. W typowej komórce cały genom jest zdolny do ekspresji komórki wątroby, komórki nerki lub trawy, ale komórka wątroby jest zawsze umieszczona pomiędzy ogranicznikami komórek wątroby, które wyrażają tożsamości komórek wątroby. Komórka macierzysta z powodu wprowadzenia nici RNA retrowirusa może zacząć przesuwać swoją transkrypcję nad ogranicznikami i tworzyć dowolny typ komórki w organizmie. To jest definicja pluripotencjalnej komórki macierzystej. I tak od powstania łożyska i porodu ssaka do zdolności regeneracyjnej komórek macierzystych polegamy na informacjach genomowych, które otrzymaliśmy od Viromu.
Ważne jest, abyśmy zaczęli zmieniać nasze spojrzenie na Vyrom, ponieważ od ponad 100 lat popełniamy błąd. Przypisujemy tym wirusom tę samą teorię zarazków i zmiany, które widzimy w mikrobiomie, bakteriach i grzybach, tak jakby były żywymi formami życia, które mogą podejmować decyzje biologiczne lub adaptację biologiczną, tak jak robią to bakterie lub grzyby. Dlatego wirusy są wyjątkowe, ponieważ nie są ożywione. Są po prostu informacją genomową owiniętą w otoczkę białkową, która następnie może zostać dostarczona do określonego celu. To jest różnica między wirusami a tym, co nazywamy egzosomami. Egzosomy okazuje się, że to nasze małe pakiety ogólnych informacji, zarówno duże informacje o RNA, jak i o DNA, aż do mikroRNA, które są małymi fragmentami informacji genetycznej, które mogą podróżować poza nasze ciała, aby modyfikować zachowanie organizmu wokół nas. I tak niezwykle przez cały czas wydzielam garść informacji w egzosomach, które dostarczają informacje tym, którzy są wokół mnie, czy to bakteriom, grzybom, czy innym ludziom, o tym, które geny włączam w odpowiedzi na moje środowisko. Więc jeśli jestem zestresowany, toksyczny ładunek i stres psychiczny, brak snu, którakolwiek z tych rzeczy, zacząłem wydzielać sygnał stresu do informacji mikroegzosomów RNA, które zmodyfikują zachowanie genów i organizmów wokół mnie. Te informacje mogą zostać wchłonięte przez dowolną komórkę. Egzosomy to niespecyficzne systemy dostarczania nieswoistego strumienia informacji wypływającego ze mnie. Z drugiej strony wirusy są bardzo specyficzne pod względem kierowania do określonego odbiorcy. To bardziej przypomina kuriera kierowcę, który ma zamiar odebrać paczkę, dokładnie wie, na jaki adres mają dostarczyć z określoną funkcją lub celem tego prezentu, który wysyłasz do tego celu. W ten sam sposób wirusy pokrywają się białkiem. Systemem sygnalizacji białek lub inaczej adresem, pod którym musi połączyć się z sąsiednim organizmem lub jakąś odległą formą życia na całej planecie. I tak na przykład w przypadku koronawirusa, który stał się sławny przez tą obecną pandemię, w płucach istnieje bardzo specyficzny receptor, który jest w stanie pobrać tę konkretną informację genomową koronawirusa, który nazywa się receptorem ACE2. Receptor ACE2 występuje w naszych płucach, można go również znaleźć w innych tkankach, a co najważniejsze, być może w naszym układzie naczyniowym, jak i również w składnikach naszego układu krwionośnego, białych krwinkach, czerwonych krwinkach, które mają składniki potencjalnego połączenia z tymi receptorami ACE2. A więc gdy dwa receptory ACE2 zaczynają współpracować z tym genowym pakietem informacji, następuje genetyczna wymiana i system może zadecydować, czy jest przydatna jako aktualizacja, czy nie. Ważne jest, aby zrozumieć, dlaczego ta paczka jest wysyłana w pierwszej kolejności. W odpowiedzi na stresory wirusy są wykluczane z bakterii, grzybów i organizmów wielokomórkowych, takich jak ludzie. A więc jeśli życie jest dobre i nie ma powodu do adaptacji, to nie ma powodu, aby nasz organizm był nadmiernie wzbudzany przez egzosomy lub wirusy. Zamiast tego, kiedy jesteśmy zestresowani, zaczynamy wywoływać potrzebę adaptacji i zmian w odpowiedzi na to środowisko, abyśmy mogli skutecznie odtruwać się lub inaczej przygotować się do naprawy i regeneracji. I dlatego właśnie zaczynamy emanować tymi obiektami. W związku z tym bardzo łatwo było mi w ciągu ostatnich lat wykazać w badaniach rolnictwa, gdzie zobaczymy następną epidemię chorób, ponieważ możemy pokazać poziom stresu na poziomie planetarnym poprzez nasze ludzkie zachowanie w pożywieniu, wodzie i powietrzu i transportowych systemach energetycznych. Zanieczyszczenie gleby herbicydami przeciwdrobnoustrojowymi, następnie pestycydami, a następnie takimi rzeczami jak zanieczyszczenie powietrza, z ruchu drogowego lub produkcji energii, wprowadzenie cząstek węgla do atmosfery zaczyna się radykalnie zmieniać poziom stresu organizmów, w których się znajdują. A więc ta prowincja Hubei okazuje się epicentrum tego stresu na planecie. Najwyższe poziomy glifosatu do opryskiwania rolniczego oraz innych herbicydów i pestycydów występują w tym centralnym okręgu Chin i wtedy możemy zacząć dostrzegać równoczesny stres związany z produkcją wieprzowiny. Najwyższy poziom produkcji fabrycznej trzody chlewnej na świecie również koncentruje się w tym samym miejscu. A kiedy zaczynamy stresować systemy glebowe używane do produkcji pokarmu, który trafia do tych świń, więc ziarna, kukurydza i inne związki, które trafiają do paszy dla zwierząt, zaczynają działać przeciwdrobnoustrojowo i wywołują stres na tych świniach. Świnie hodowane w fabrycznych warunkach wydzielają bakterie, grzyby i całą resztę, które zaczynają wytwarzać poziom stresu wymierania przy tak dużym ciśnieniu przeciwbakteryjnym.
Transport odchodów tych świń w rzeczywistości jest nielegalny przez granice Stanów w Stanach Zjednoczonych i w innych miejscach na świecie, ponieważ jest to olbrzymie zagrożenie biologiczne. Gromadzone są następnie w tych dużych jeziorach odchodów przy fabrykach świń w prowincji Hubei. A tam są biliardy i biliardy wirusowych transfekcji i mutacji wirusowych, które mają miejsce, gdy poziom stresu przenika w tym, wiesz, w tej bioróżnorodności organizmów lub być może w odczuwaniu bioróżnorodności w tych organizmach reprezentowanych w kale tych zwierząt. I tak można spojrzeć na Hubei jak na glebę, odchody z produkcji zwierzęcej, bałagan i stres. I w czymś takim spodziewamy się ogromnej ilości sygnałów wirusowych. Wirusy zawsze wydzielają zmienność genomową, szukając adaptacji. Dużo uwagi poświęcono możliwości, że w tworzeniu tego wirusa było zaangażowane laboratorium wojskowe lub coś innego. Uważam jednak, że jest mało prawdopodobne, aby jakiekolwiek laboratorium na świecie mogło wyprodukować tyle wariantów wirusów i tyle samo zmienności i adaptacji genomowej, co stos świńskich odchodów. Ten stos świńskich odchodów w stanie stresu będzie wydzielał tyle informacji w tak wielu różnych wariantach i tylko niewielkie segmenty staną się istotne biologicznie, ale w pewnym momencie zobaczymy ulepszenie genomu skierowane na odpowiedni ludzki organizm i zaczniemy zbierać te informacje genomowe, a następnie, jeśli zdecydujemy, zaczniemy to replikować. Jak więc widzicie, w przypadku ostatniej pandemii większość narażonych osób nie ma żadnych objawów lub wykazuje łagodne objawy, a mimo to przystępują do integracji pewnego poziomu tego kodu genetycznego ze swoim systemem produkującym na poziomie komórkowym. Mogą przekazywać te informacje w całym swoim ciele i mogą przekazywać je innym ludziom w środowisku, aby przekazać tę zmienność genomową, tę genomową zdolność adaptacyjną. W końcu nie jest zaskakujące to, że badając grypę i inne wirusy, które co roku są pandemiczne, dowiadujemy się, że istnieje czynnik odporności człowieka, który pojawia się po ekspozycji na te wirusy. Wydaje się, że jest to naprawdę ważną częścią naszego mechanizmu naprawy i regeneracji, aby doświadczyć tych nowych informacji genomowych w naszym ciele, które wyjaśniają ich nowe znaczenie dla naszego systemu. Jeśli nasz system jest niezrównoważony lub jesteśmy osłabieni, możemy znaleźć się w nienormalnym związku z tą informacją genetyczną, która może wywołać gorączkę i różne formy choroby, które spadną kaskadowo w wyniku reakcji zapalnej, która może wystąpić, kiedy twój układ odpornościowy zostaje za bardzo pobudzony. Niemniej jednak ta aktualizacja genomu prowadzi do tej globalnej odporności, a więc grypa jest dobrym przykładem tutaj. Jeśli zobaczymy, że ktoś jest zarażony grypą, w następnym roku już są odporni na wiele różnych organizmów, nie tylko przeciwko informacji genetycznej viromu, ale zaczynają być odporni na bakteryjne zapalenie płuc i inne złożone czynniki biologicznej degradacji. A zatem inteligencja, którą widzimy dzięki tego rodzaju aktualizacji informacji genomowych, a nawet jeśli jest to wywoływanie gorączki i pojawienie się choroby, aktualizuje ludzki układ odpornościowy w zakresie możliwych zagrożeń, a także miary odporności, a także jakie są efekty adaptacji, które możesz z tego przyjąć. Tak więc w następnym roku zobaczymy spadki innych infekcji wirusowych w organizmie, który był narażony na grypę. Jeśli nie pozwolimy, aby ta osoba miała z tym normalną interakcję, z tą wirusową aktualizacją, która krąży po całej planecie każdego roku, na przykład kiedy podamy szczepionkę przeciw grypie, to przerywa tę normalną aktualizację genomu, ten normalny genomowy efekt homogenezy lub równowagi homeostazy, którą powinniśmy mieć co roku z wirusem. Po zakłóceniu zaczynamy widzieć wzrost ryzyka, a rzeczy takie jak koronawirus i inne czynniki przenoszone drogą powietrzną, które mają informacje genomiczne, tworzymy brak równowagi w naszej odpowiedzi immunologicznej na genomikę ogromnej liczby wirusów. A ostatecznie bakterii i fagów bakteryjnych, które są wirusami pochodzącymi z tych bakterii. Tak więc zaczynamy naprawdę potrzebować tej adaptacji naszego sposobu myślenia. Ostatecznie musimy pogodzić się z faktem, że wirus jest źródłem życia na planecie. Pomaga w adaptacji, biodywersyfikacji wszystkiego, od życia roślin, po życie zwierząt i ostatecznie ludzkie doświadczenie. I to nie jest nasz wróg. W rzeczywistości niemożliwe jest, aby wirusy były nastawione przeciwko nam, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę samą liczbę.
Zapomnijmy o wszystkich złożonych reakcjach chemicznych i biokomórkowych odbywających się pod powierzchnią i zacznijmy po prostu rozważać ekosystem wirusa. W powietrzu, którym teraz oddycham, jest około 10 do 31 potęgi wirusów pokrywających planetę. W wodach oceanicznych występuje 10 do 31 potęgi wirusów. W glebie na Ziemi 10 do 30 potęgi. I tak widzimy, że istnieje dosłownie kontinuum informacji genomowych płynących z brudu do wody i z wody do powietrza, które eksplodują informacjami genomowymi z rozległych systemów wyjściowych bakterii, grzybów i życia wielokomórkowego na całej planecie. W przypadku tych 10 do 31 potęgi wirusów niemożliwe jest określenie ilości informacji genomowych. Ale patrząc z perspektywy, to 10 milionów razy więcej niż naszych gwiazd w całym wszechświecie, tylko w powietrzu. 10 milionów razy więcej niż nasze gwiazdy we wszechświecie, tylko w wodzie morskiej od 10 do 30 potęgi wirusów w glebie. Więc zaczynasz widzieć, że gdyby to było przeciwko nam, gdyby ta genomowa informacja mogła rzeczywiście zaatakować ludzki system i przejąć jego aparat syntezy DNA i RNA, jak nam powiedziano, bylibyśmy tak zajęci replikacją wirusów, że nie mielibyśmy czasu zajmować się ludzką genomiką. Więc musimy pogodzić się z faktem, że ciało jest i było stanem równowagi w ostateczności z wirusem od zarania czasów. Jeśli spojrzymy wstecz na historię w momentach pandemii lub epidemii wirusów, czy to dżumy, słynnej hiszpańskiej grypy lub grypy z 1917 roku, czy też tej niedawnej pandemii, którą widzieliśmy w przypadku koronawirusa, musimy zapytać, które wirusy nas atakują. Jest to niemożliwe, ale zamiast tego, co zmieniło się w ciągu ludzkiego doświadczenia, które zmienia nasz stosunek do tych wirusów? W przypadku polio jest to interesujące. Kiedy zmieniamy jakość wody, w której się kąpiemy, staje się podatna na wirusy, które nazywamy polio. Ten wirus nie atakuje człowieka. Po prostu został postawiony w nienormalnym związku z ludzkimi receptorami i ludzkim układem odpornościowym, ponieważ tymczasowe środowisko systemu wodnego zostaje zanieczyszczone i wiesz, że brakuje mu bioróżnorodności i równowagi, jaką miałby w stanie naturalnym. W przypadku każdego z nich, niezależnie od tego, czy jest to dżuma, polio, czy dzisiejsza pandemia koronawirusa, możemy być pewni, że zerwaliśmy fundamentalny związek między wirusem a ludzkim doświadczeniem. Jak więc to robimy? Istnieje wiele różnych sposobów, w jakie postrzegamy ludzkie środowisko lub ludzki system równowagi z tą zmianą wiromu. Jednym z nich jest zmiana receptorów tej informacji genomowej. Widzimy, że farmakologia ze statynami i inhibitorami ACE to dwie klasy powszechnych leków stosowanych w kontroli cholesterolu i kontroli ciśnienia krwi. Oba regulują wysoko do nieprawidłowego poziomu receptory ACE2, przez które na przykład koronawirus dostaje się do organizmu. W tym momencie zrobiliśmy coś, czego natura nigdy nie zamierzała, a mianowicie mogliśmy przytłoczyć ludzki krwiobieg tymi informacjami genomowymi przy zbyt wysokim stężeniu przytłaczającym zwykłe mechanizmy równowagi. Co więcej, poprzez rolnictwo chemiczne i indukcję glifosatu, który jest powszechnym składnikiem Roundupu, możemy ponownie zaburzyć nasz związek z tą informacją wirusową przez zakłócenie metabolizmu enzymów lub ich produkcji. Jednym z tych krytycznych enzymów jest APOE3 i ten enzym jest odpowiedzialny za cięcie DNA i RNA wirusów, które dostają się do organizmu człowieka. Więc jeśli widzimy zbyt duży wkład genomowy, możemy po prostu pociąć to DNA, zanim przejdzie w stan replikacji lub podczas replikacji. Możemy wyłączyć jego rozmnażanie, regulując te enzymy. Co ważne, enzymy te zawierają wysokie zawartości glicyny, a glicyna jest kluczowym aminokwasem, który jest osłabiany przez przysłowiową obecność glifosatu w naszych systemach pożywienia i wody. Tak więc poprzez zatruwanie ludzi farmaceutykami z chorobami układu krążenia, cukrzycą, chorobami nerek, które okazały się być trzema głównymi chorobami współistniejącymi, które narażają ludzi na ryzyko śmierci, na przykład z powodu koronawirusa, możemy zepsuć ten układ dotyczący interakcji z tą genomową aktualizacją. Ponadto, jeśli nasza żywność jest zanieczyszczona glifosatem, jeśli nasza woda jest zanieczyszczona, możemy osłabić te enzymy, które rozszczepiają DNA i RNA, wprowadzając nas w stan równowagi. Wierzę więc, że to przez te olbrzymie zanieczyszczenie systemów wodnych i systemów żywnościowych, systemów glebowych i leczenie chorób przewlekłych farmaceutykami, które wynikałoby z tych niedoborów odżywiania, stworzyliśmy ten niezwykle nienormalny związek z wirusem, który istnieje od wielu, wielu setek lat.
I tak koronawirus przeszedł przez to wydarzenie adaptacyjne, przez stres w środowisku. Bez stresu i bez wchodzenia do środowiska większość organizmów zauważy to, zaktualizuje swoje doświadczenie genomiczne, a ich układ odpornościowy zrównoważy ich enzymy z tą informacją genomową i będą żyć bardziej odpornym i regeneracyjnym życiem. Ale u bardzo małej grupy ludzi zobaczymy te poważne zaburzenia dryfujące w dół, co wydaje się przodować brakiem odbicia lub nierównowagą z tymi informacjami genomowymi, które są dostarczane w nienormalnych dawkach i w nieregulowanej formie, aby spowodować pewne przeciążenie układu odpornościowego. System odpornościowy, gdy zostanie wzmocniony, może wywołać ostry stan zapalny, a następnie przewlekły stan zapalny, który może mieć kaskadowe skutki długo po zniknięciu wirusa. Jednym z najbardziej niezwykłych odkryć naukowych dotyczących viromu jest szybkość, z jaką nieustannie dochodzimy do równowagi z tą informacją genetyczną. Przykładem tego jest noworodek. Siedmiodniowy noworodek ma ilość 10 do 8 potęgi wirusów na każdy gram kału. Dzieje się tak, zanim dziecko posiada wrodzony układ odpornościowy. To dziecko nie wytwarza jeszcze własnych przeciwciał, a jednak jest już w tym ogromnym, niezwykłym gulaszu wiremicznych informacji, z którym jest w równowadze. Dziecko w ogóle nie choruje w ciągu tych 7 dni, ponieważ wszystkie te mechanizmy enzymatyczne w komórkach pozostają w stanie równowagi. Komórki i ich odporność na produkcję białek, produkcję enzymów i całą resztę wiedzą, jak pokroić tę informację genomową, tak że albo regulują początkową produkcję, albo regulują dalszą produkcję tego genomu wirusowego. Zawsze dochodzi do równowagi. Kiedy widzimy nową treść wirusową wchodzącą do organizmu, która może być nawet skorelowana z ostrą reakcją zapalną, którą nazwamy chorobą, kiedy widzimy, że to się dzieje, w ciągu 3 dni dochodzimy do równowagi z tymi informacjami genomowymi i eliminujemy przytłaczający sygnał tego genomu z naszego krwiobiegu. I tak nawet w tych najpoważniejszych przypadkach tej niedawnej pandemii, kiedy widzimy, jak ludzie ostatecznie umierają, ich krwiobieg dawno już się oczyścił, zanim wirus osiągnął pełną równowagę genetyczną z tym początkowym strumieniem informacji do czasu, gdy naprawdę wyjaśniają się powikłania choroby, które mogą zagrozić ich życiu. W tym celu musimy pogodzić się z faktem, że na całym świecie nikt nie umarł na koronawirusa. Kiedy ktoś umiera, co zwykle się zdarza, gdziekolwiek od 2 tygodni do 30 dni po początkowej styczności z wirusem, ale nawet w przyspieszonym czasie jest to od 5 do 7 dni z początkowym pojawieniem się objawów, wirus przeważnie osiąga punkt szczytu pierwszego dnia, a następnego, drugiego i trzeciego dnia objawy są już usuwane z krwiobiegu. Tak więc szybkość, z jaką przyjmujemy tę informację genetyczną i idziemy dalej, sugeruje, że nie jest to główny problem. Problem, który doprowadziłby do prawdziwej choroby, dysfunkcji, a ostatecznie choroby i potencjalnej śmierci, leży w kolejnych konsekwencjach nadmiernego ożywienia układu odpornościowego dostosowującego się do zmieniającej się biologii. Jeśli nie ma wystarczającej ilości dostosowania systemu reagowania na obrażenia do następujących wydarzeń, widzimy głębokie zaburzenia równowagi fizjologicznej. Widzimy nadkrzepliwość, widzimy skrzepy krwi, widzimy wszystkiego rodzaju dysfunkcje, które miały miejsca poniżej. Ale tylko w tym dalszym ludzkim stanie dysfunkcji zobaczylibyśmy ryzyko chorób przewlekłych, kształtujących możliwość występowania wtórnego zapalenia płuc i tym podobnych, które zdarzają się w szpitalu i ostatecznie powodują śmierć z powodu choroby dróg oddechowych. Koronawirus. Ważne jest to, aby zaznaczyć, że nie powoduje niewydolności oddechowej. Było to widoczne już w SARS, a SARS w 2002 roku uznano, że ci pacjenci wykazywali niedotlenienie, a następnie brak płynu w płucach, brak objawów niewydolności oddechowej. A kilka dni później, gdy nie można było odwrócić niedotlenienia, zobaczyliby, że płyn zaczyna gromadzić się w płucach, co jest tym samym, co dzieje się, gdy jesteśmy narażeni na niskie stężenie tlenu na dużych wysokościach lub z innych przyczyn deprawacji tlenu, podobnie jak w przypadku utonięcia. W takich sytuacjach płuca zaczyna produkować płyn w przestrzeniach powietrznych jako reakcję na obrażenia wywołane niedotlenieniem, a nie jako przyczynę urazu niedotlenienia. W ciągu tych kilku dni, 3-5 dni później, kiedy płyn zaczyna gromadzić się w płucach, może to być natywna infekcja bakteryjna i pojawia się wtórne zapalenie płuc, a ostatecznie coś, co nazywa się zespołem ostrej niewydolności oddechowej, który można zobaczyć na zdjęciach rentgenowskich lub tomografii komputerowej wszystkich pól płucnych, gdy płyn zaczyna gromadzić kolonizację bakteryjną. Zespół ostrej
zdrowotnej niewydolności oddechowej ma bardzo wysoki wskaźnik śmiertelności, który jest dokładnie tym, co widzieliśmy w przypadku SARS lub koronawirusa, gdy pacjenci dostali się na OIOM. Ale poza oddziałem OIOM-u widzimy bardzo niski wskaźnik śmiertelności w całej populacji. Ponownie, większość ludzi bezobjawowych lub z nieznacznymi objawami ma kaszel, może zmęczenie przez kilka dni, a potem to minie. Osiągnięcie równowagi homeostatycznej zajmuje tylko około 3 dni i jeśli masz wszystkie dostępne rezerwuary systemów adaptacji i odpowiedzi przeciwutleniaczy, wyjaśniasz tę genomikę bez żadnych dalszych konsekwencji. Więc dla tych kilku pacjentów, u których obecność niedotlenienia jest początkowym objawem, musimy zadać pytanie, co się tam dzieje. Okazuje się, że ci pacjenci, u których występuje niebieska hipoksja, zanim ich płuca wypełniają się płynem, mają charakterystyczny rozkład na całej planecie. Widzimy tych ludzi na obszarach o dużym zanieczyszczeniu powietrza. Okazuje się, że od ponad 10 lat zdajemy sobie sprawę, że zanieczyszczenie powietrza może wiązać się z wirusami. I tak PM2,5 opisuje cząsteczki stałe o wielkości 2,5 mikrona lub mniejsze, które są zawieszone w otaczającym nas powietrzu. I zdumiewające w przypadku niedawnego koronawirusa, widzimy, że na każdy mikron, czyli bardzo, bardzo małą ilość tego płynu zawieszonego w powietrzu, na każdy mikron w obrębie metra sześciennego wdychanego powietrza widzimy 15 razy większą śmiertelność dla tej osoby. A więc to ryzyko śmiertelności usuwa wszystko, co tak naprawdę kiedykolwiek mierzyliśmy w chorobach układu oddechowego. Aby więc przewidzieć za pomocą PM2,5 śmiertelność wirusową, musimy zapytać, jaką mamy tu zależność i co z tą hipoksją. Okazuje się, że wirusy grypy czy koronawirusy mogą wiązać PM2,5 w klastrach. Pamiętaj, powiedziałem, że kiedy widzimy dysfunkcję adaptacyjną lub nieprawidłową reakcję na aktualizację viromu, zwykle zwiastuje to zmianę w naszym związku lub zmianę terenu ludzkiego ciała. Oczywiście opisywane środki farmaceutyczne mogą zmienić te receptory. A teraz wyobraź sobie regulowane receptory w przewlekłej chorobie płuc lub indukcję farmaceutyczną ze statynami, inhibitorami AC i całą resztę, oddziaływującą teraz z cząsteczkami o wysokiej zawartości węgla PM2,5 w atmosferze, które zlepiają wirusa razem, aby dostarczyć nadmiernie skoncentrowanej ilości informacji genomowej. W ten sposób możesz przytłoczyć te genomowe funkcje regulacyjne enzymów, a ostatecznie odpowiedź przeciwciał i wszystkie inne, i wywołać tę chorobę w dalszym ciągu. Ale okazuje się, że PM2,5 ani wirus nie są zdolne do wywoływania niedotlenienia na początku tej choroby. To, co jest klasyczne w tworzeniu tej toksycznej hipoksji w tej historii, to cyjanek. Prawdopodobnie istnieje również od 64 do 100 innych związków typowych dla zanieczyszczenia powietrza, które również mogą uczestniczyć w tym urazie. Ale cyjanek jest klasycznym przykładem związku wywołującego niedotlenienie, który jest w stanie wiązać się z PM2,5. Zatrucie cyjankami objawia się u pacjentów pojawieniem się niebieskiego koloru, niedotlenieniem, niewydolnością wielonarządową spowodowaną niedotlenieniem, a następnie zakrzepami krwi i okolicznościami wystąpienia udaru sercowo-naczyniowego lub zawału serca lub zakrzepicą żył czy zatorowością płucną oraz niewydolnością wielonarządową i śmiercią. To, co właśnie opisałem, to patofizjologia śmierci spowodowana tym, co nazywamy koronawirusem, ale w rzeczywistości uważam, że to, co się dzieje, polega na tworzeniu inteligentnej bomby przez połączenie naturalnie występujących informacji genomowych wirusa przyłączających się do PM2,5, który następnie przynosi cyjanek do krwiobiegu. Cyjanek trafiający do krwiobiegu zatruwa cząsteczkę hemoglobiny, która jest odpowiedzialna za przenoszenie tlenu w całym organizmie. Kiedy zmieniasz kształt hemoglobiny, nie możesz wiązać tlenu. Nie ma znaczenia, ile tlenu wpompujesz, nie poprawisz niedotlenienia. Wielu lekarzy na pierwszej linii uznało to za błąd, który popełniamy w naszej medycynie klinicznej, umieszczając tych wszystkich pacjentów pod respiratorami. Przywożą ich bez wystarczającej ilości tlenu w tkankach, co oznacza, że są niedotlenieni. Musimy tam dostarczyć więcej tlenu, nie zdając sobie sprawy, że to nie jest brak tlenu, to akt braku zdolności przenoszenia tlenu, który powoduje śmierć. Ważne jest, abyśmy jako konsumenci i lekarze zmienili sposób myślenia z dala od strachu przed wirusami, ponieważ kiedy po prostu wywołujemy ten strach walki lub ucieczki, stan podobny do wojny z wirusem, zapominamy o szeroko rozumianej sytuacji klinicznej, którą obserwujemy. Widzimy wyraźne dowody, że zanieczyszczenie powietrza i gleby, zanieczyszczenie w rolnictwie odgrywają bardzo krytyczną rolę w śmiertelności, którą obserwujemy z powodu tego wirusa.
I tak w obu skrajnych przypadkach, na poziomie stresu środowiskowego, który indykowałby produkcję wirusów w pierwszej kolejności, do dalszej potencjalnej zachorowalności i śmiertelności, która jest skolorowana z obecnością wirusa, musimy pogodzić się z obydwoma skrajnościami. To ludzka interakcja, to ludzkie zniszczenie, to ludzkie zachowanie, które wywołuje tą globalną pandemię. Naprawdę widzimy globalną pandemię ludzkiego życia, oddzielonego od matki natury. W naszym ciągłym oderwaniu, z naszym ciągłym brakiem poszanowania jej wyjątkowej równowagi i zdolności do równowagi, wciąż tworzymy coraz większe, niezgodne ze sobą procesy biologiczne na całej planecie i w naszych ciałach, w naszej niezdolności do równowagi z Vajromem. I to dzisiejsze wspólne doświadczenie, kiedy rozmawiamy na temat Vajromu, jest dla nas okazją do przyjrzenia się nie tylko mikrobiomowi, nie tylko jego komunikacji z większym ekosystemem i większym wielokomórkowym życiem na Ziemi za pośrednictwem tego Vajromu, ale tak naprawdę przyjrzenie się bliżej temu, co robimy jako ludzie. Co zrobiliśmy na tak wielu poziomach, by stanąć w konflikcie z Matką Naturą, a co możemy zrobić, aby na nowo odkryć ludzkie życie, społeczeństwo, politykę i resztę, aby dostosować się do systemów gleby, wody i powietrza. Czy podejmiemy niezbędne kroki, aby zacząć dostosowywać nasze systemy energetyczne i transportowe, aby oczyścić powietrze? Będziemy świadkami natychmiastowego spadku nie tylko koronawirusa, jak w przypadku pandemii, ale w corocznym sezonie grypowym. Ważne jest uświadomienie sobie, że tak jak opisaliśmy w przypadku PM2.5 i koronawirusa, sezon grypowy rozpoczyna się w Stanach Zjednoczonych dopiero w trzecim tygodniu listopada każdego roku. Jak to możliwe, że jakikolwiek nowy wirus atakuje nas w trzecim tygodniu listopada każdego roku, to takie przewidywalne. I możesz przewidzieć to do dnia w roku, aby zobaczyć, kiedy nadejdzie ten dzień. Co właściwie dzieje się w trzecim tygodniu listopada, aby wywołać to całe zjawisko sezonu grypowego na półkuli północnej? Odpowiedź oczywiście leży w glebie. Gdy półkula północna wkracza w zimowe miesiące, widzimy spadek zielonego wzrostu organicznego ponad glebą oraz stan spoczynku mikrobiomu, grzybów i ich grzybni. Poniżej poziomu gleby obserwujemy ogromne zmniejszenie zdolności Matki Ziemi do ponownego wchłaniania węgla. I tak między trzecim tygodniem października a trzecim tygodniem listopada zdjęcia satelitarne i reszta pokazują eksplozję cząstek węgla w powietrzu, a są to, wiesz, maleńkie, małe cząsteczki węgla, tlenku węgla, dwutlenku węgla, większe cząsteczki takie jak metan, aż do PM2.5 unoszące się w środowisku. W tym momencie zmieniamy nasz stosunek do wszystkich wirusów układu oddechowego podczas eksplozji tej zawartości węgla. Nazywamy to sezonem grypowym, ale w rzeczywistości jest to sezon węglowy. Widzimy brak równowagi w naszym ekosystemie cząsteczek węgla i wiążą się one i przenoszą informacje genomowe, które powinny być rozproszone w równomiernym stanie homeostazy z populacją ludzką. I wrzucamy je do niezrównoważonego systemu skupionych wirusów, zbyt dużo informacji genomowych na metr sześcienny powietrza wdychanego i widzimy, jak zaczyna się ten sezon z problemami oddechowymi. O dziwo, jak pojawia się wiosna, Matka Natura ma dla nas rozwiązanie. Zielone życie, które eksploduje w kwietniu i maju, zneutralizuje tę zawartość węgla, tak że do końca czerwca całkowicie wyeliminujemy tę masywną czerwoną chmurę dwutlenku węgla, tlenku węgla, a nawet metanu i tym podobne. Zmniejszyliśmy go o 96-98% w ciągu tych 4-8 tygodni od maja do czerwca i nagle sezon grypowy się skończył. A więc to, co nazywamy sezonem grypowym, musimy powiedzieć otwarcie, to w rzeczywistości sezon toksyczności dla ludzi. To jest sezon, w którym wyparliśmy zdolność tej planety do wchłaniania toksyn, które nieustannie wytwarzamy w atmosferze węglowej i wchodzimy w nienormalny związek z Vajromem. Dlatego chcę, abyś uwolnił się od strachu i zaczął myśleć o swoich interakcjach nie tylko z wirusem, ale także bakteriami mikrobiomu jako podłożu życia, a nie wrogu twojego ciała lub twoich dzieci. I zacznij wyobrażać sobie, co by to było, gdybyś ty ze swoją rodziną wszedł w ten zrównoważony stan. Myślę, że o to chodzi. Jeśli spędzamy więcej czasu na zewnątrz, spędzamy więcej czasu oddychając prawdziwym powietrzem, zaczynamy spędzać więcej czasu w środowiskach, które nie są silnie zanieczyszczone miejskimi systemami transportu i energii oraz pyłem, spędźmy więcej czasu na prawdziwych systemach glebowych z bezstresowymi hodowlami zwierząt.
Wtedy dojdziemy do naturalnego, zrównoważonego stanu, mając nie tylko mikrobiom, ale także wirusowe informacje genomowe o życiu wokół nas. Ponownie przystosujemy się, staniemy się kreatywnym, współtwórczym gatunkiem w obrębie Matki Natury i przestaniemy wyrządzać szkody, które wyrządziliśmy w każdym sektorze przemysłu, opakowań konsumenckich, transportu, technologii i nie tylko. Dziękuję za zwrócenie uwagi na Virum. Doceniam, że otworzyłeś się na możliwość znalezienia piękna w tym, co nazywamy Virum, a nie tylko w strachu. Kiedy przenosimy naszą rzeczywistość z lęku przed Matką Naturą do rozpoznania jej piękna i chęci współtworzenia z nami, zmieniamy nasze makrozachowanie. Witam Was w przyszłości, w której wszystkie nasze ludzkie zachowania dostosowujemy do tej niezwykłej natury wokół nas. To był dr Zach Bush. Dzięki za wytrwanie do końca. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta alternatywna lekcja wirusologii. Pozdrawiam wszystkich. Do następnego razu. Mówił Andrzej Choiński.